ofensywie trzeba być też skoncentrowany, szczególnie właśnie przy stałych fragmentach gry. Mateo Vita, Joli, uwaga! I gol! Mają to, co chcieli Sanmarynczycy! Nieprawdopodobne, że tracimy bramkę z tak słabym przeciwnikiem, Alessandro Della Valle! No i to jest oczywiście zaskoczenie, przed chwilą powiedziałem, że z takim stałym przeciwnikiem trzeba być skoncentrowanym przy właśnie stałych fragmentach gry i wtedy straciliśmy bramkę. Tutaj nie było krycia, odpuszczony został zawodnik San Marino, mógł dobrze uderzyć piłkę głową i Borus był bez szans. Tak, zupełnie bez opieki, wbiegający sobie spokojnie Alessandro Della Valle. Podobna sytuacja do tej, no mniej więcej, meczu z Ukrainą. Tam ustawiony był jednak...